Cześć, tu Mariusz. Na dzisiejszym filmie opowiem Wam o dymorfizmie płciowym, który występuje jeszcze przed osiągnięciem dojrzałości przez ptaszniki. Zapraszam do obejrzenia filmu. Dymorfizm płciowy, czyli różnice pomiędzy płciami, czyli samcem i samicą, występują u ptaszników nielicznie, jednak pojawiają się u kilku gatunków. Pokażę Wam trzy z nich. A będzie to Omotymus violaceopes, Omotymus siettei oraz Formingohilus arboricola. Różnice w wyglądzie u tych gatunków, o których wspomniałem, są widoczne już przy 6-7 wylince. I jest to najprostszy sposób, jeżeli chodzi o rozpoznawanie płci akurat u tych gatunków. Formingohilus arboricola, ex Lampropelma spe Borneo Black. Gatunek pochodzący z Borneo, dorasta do około 6-7 cm ciała. Dorosłe samice są aksamitnie czarne, a ich uda przy dobrym oświetleniu mienią się na fioletowo. Przy około 6-7 wylinki gołym okiem widać już różnicę w ubarwieniu rodzeństwa, co pozwala określić płeć bez większych problemów. Samice stają się ciemnobrązowe, a z czasem czarne, a samce przybierają kolor oliwkowy. Po osiągnięciu dojrzałości przez samce zmieniają one swój kolor na beżowy. Takie samo podobieństwo możemy zauważyć u rodzaju i gatunku Tryopagopus sp. Hatihati. Samce także przy tej 6-7 wylince stają się właśnie beżowe i łatwo jest rozpoznać płeć właśnie po zmianie koloru przy tej wylince. Omotymus violaceopes, jeden z największych gatunków świata, pochodzi z Półwyspu Malajskiego i Singapuru, dorasta aż do 25-27 cm rozstawu nóg. Gatunek ten należał wcześniej do rodzaju Tryopagopus. W młodym wieku maluchy pokryte są dużą ilością długich włosków. Czarny kolor u nich utrzymuje się przy obu płciach aż do 6-7 wylinki. Po tym okresie i kolejnej wylince barwa samicy utrzymuje swoją barwę, właśnie ciemną barwę, a po osiągnięciu dojrzałości samice przybierają pięknie ciemnogranatowy kolor. Samce zaś po około 6-7 wylince stają się beżowe, z wyraźnie pomarańczowymi włoskami, które pokrywają i całe ich ciało. Po osiągnięciu dojrzałości samce stają się wyraźnie zielone, co całkowicie oczywiście odróżnia je od samic. Omotymus siettei. Gatunek ten wcześniej był dopasowany do rodzaju Tryopagopus, podobnie jak Violaceopes. Dorasta do bardzo dużych rozmiarów, bo aż do 7-8 cm ciała i 25 cm rozstawu nóg. Gatunek ten pochodzi z Półwyspu Malajskiego. Podobnie jak u poprzedniego opisywanego gatunku, różnice w wyglądzie zewnętrznym możemy zauważyć pomiędzy 6-8 wylinką. Młode osobniki obu płci od L1 są ciemnobrązowe czarne. I w chwili przejścia procesu linienia, gdzie uwidacznia się kolor, samice pozostają ciemnobrązowe, zaś samce zmieniają swój kolor na oliwkowy, a po kolejnej wylince samce stają się intensywnie zielone. Tak intensywny kolor zielony utrzymuje się u samców także po osiągnięciu dojrzałości. Jak widzieliście, można rozpoznać płeć także po kolorze, jeszcze gdy pająki nie są dojrzałe. Jest to dosyć wyraźny dymorfizm płciowy. U tych gatunków także widać bardzo wyraźnie na płytce płciowej różnice, także czy będziecie seksować te gatunki ze spodu, czy także po kolorystyce, na pewno nie przysporzy wam to problemu. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Zapraszam wszystkich do subskrybowania naszego kanału oraz na nasze media społecznościowe. Do zobaczenia w kolejnym filmie.